Lena Radko to 5-latka, która choruje na zespół Williamsa, rzadką wieloukładową chorobę genetyczną. Tę nieuleczalną chorobę stwierdzono u niej, gdy skończyła pierwszy rok życia, jednak problemy zdrowotne zaczęły się już znacznie wcześniej. Urodziła się z niską wagą urodzeniową, 2,140 i jedyne co wiedzieliśmy, to że urodzi się z dziurką na sercu VSD. No i to miało być nieszkodliwe, miało sobie z czasem zarosnąć. A no, Lenka nie rozwijała nam się w ogóle. Cały czas leżała, patrzyła na, żeby spać. Taki rekord to tak w ciągu 14 godzin, gdzie po prostu tylko podchodziłam i patrzyłam, czy żyje, czy oddycha, i tylko ewentualnie flaszkę z mlekiem jej podsuwałam. I nagle zachorowała nam na zapalenie płuc, które niczym się nie objawiało praktycznie. Nie było gorączki, nie było kaszlu, nie było kataru, nie wolno. Tylko dziwnie zaczęła nam oddychać, więc wezwaliśmy pogotowie. No i tam właśnie stwierdzili zapalenie płuc, a że wiedzieliśmy, że jest wada na sercu, no to potem po wyleczeniu jej pojechaliśmy do kardiologa na kontrolę, gdzie właśnie okazało się, że serduszko jest bardzo mocno obciążone. Na tyle, że trzeba było przeprowadzić operację kardiochirurgiczną, wstawienia łaty na tętnicy płucnej. Brak fragmentów jednego z chromosomów powoduje u Lenki liczne problemy zdrowotne, które z każdym dniem się nasilają i zagrażają jej życiu. Po operacji zaczęły pojawiać się jednak kolejne problemy. Lenka, jak już ją zamknęli, jak już skończyli operację, zatrzymała się, musieli ją reanimować i ponownie otwierać. Skutkiem tej reanimacji doszło do dotlenienia i niedokrwienia mózgu, gdzie właśnie też była diagnoza, że prawdopodobnie przez to ma bardzo ciężko mówić. No i tam w międzyczasie jeszcze trafiliśmy do neurologa, któremu się nie spodobały różne dziwne rzeczy u Lenki, tak jak na przykład kość ogonowa, która wygląda jakby po prostu była ogonkiem takim dłuższym. I trafiliśmy do genetyka, gdzie to praktycznie tylko popatrzył na Lenę i już nam powiedział, co jest. Trzeba było tylko potwierdzić badaniami krwi. No wiadomo, jak człowiek słyszy chorobę genetyczną, to człowiek się załamuje. My też się załamaliśmy. Długo nie mogliśmy się z tym wszystkim pogodzić. No ale jak już wszystko do nas dotarło, to trzeba było się spiąć i zacząć walczyć o nią. Lena musi być pod stałą opieką specjalistów, takich jak kardiolog, neurolog, nefrolog, audiolog, laryngolog, stomatolog, okulista, gastrolog, chirurg i alergolog. Walka u Leny to jest ciągłe kontrole u lekarzy, ponieważ zespół Williamsa to jest brak elastyny w organizmie całkowity i brak około 20 genów, które za sobą niosą takie powikłania, problemy ze wzrokiem, ciągle podwyższający się wapń, który właśnie u Leny upodobował sobie u odkładania się w oczach. Problemy z serduszkiem, to, że wszystko jest za wąskie, tak jak u niej były za wąskie kanały słuchowe. Słyszeliśmy nawet diagnozę, że Lena nie będzie słyszeć. Za wąski przełyk, gdzie Lena, po prostu u Leny karmienie trwało jeszcze do zeszłego roku 1,5 godziny. Bo myśmy ją nakarmili, ona tylko się troszkę zakrztusiła jedzeniem i już nam zwracała i trzeba było wszystko od początku zaczynać. Za wąska tętnica płucna. No i jeszcze jeden taki u niej problem to wszystko spowodowało, brak woreczka żółciowego. Choroba ta jest bardzo rzadka i wciąż pozostaje praktycznie nieznana, nawet dla lekarzy. W maju Lenka została zakwalifikowana do operacji kręgosłupa, jednak zabieg niesie za sobą ogromne ryzyko. Lenka może przestać chodzić, a w najgorszym wypadku jej serduszko może przestać bić. Dla rodziców jest to zbyt wielkie ryzyko. Niestety obecnie rodzina zmaga się z przeszkodą, której sami nie są w stanie pokonać. Dlatego proszą wszystkich o wsparcie, które pomoże im walczyć o zdrowie, a nawet życie ich dziecka. Lenka musi być cały czas rehabilitowana, ponieważ napięcia mięśniowe sprawiły u Lenki mocne skrzywienie kręgosłupa. To jest ponad 80 stopni. W Polsce jest już zakwalifikowana z tym do operacji. No, aczkolwiek no, operację jak zrobimy, to jest wstawienie jej drutów, unieruchomienie w pewien sposób jej. I tak naprawdę uniemożliwienie jej pewien sposób rehabilitacji, no bo oni tam delikatnie podprostują ten kręgosłup i tyle, no i my dalej już nie możemy rehabilitować tego kręgosłupa. On już zostanie w takiej postaci, jak im się uda to zrobić.
To, z czym my walczymy, to to, żeby jak najwięcej podprostować jej ten kręgosłup. Bo też no, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest możliwością, żeby wyprostować go całkowicie, ale wiem, że na dzisiejszy czas jest na tyle możliwości, że jesteśmy w stanie bardziej podprostować ten kręgosłup różnymi rehabilitacjami. Także tutaj zbieramy dla Lenki na rehabilitację.